Bardzo liczę na to, że Was zaczaruję i że wejdziemy wspólnie w cudowną błękitną chmurę, że po tym odcinku na Waszych balkonach, tarasach, ale również w ogrodach bardzo mocno zaistnieje kolor błękitny i niebieski. Bardzo lubię się nim otaczać i uważam, że niesie ten kolor ze sobą dobrą energię, delikatność, wrażliwość. Popowiadam Wam o moich kochanych, najpiękniejszych, najcudowniejszych, najdłużej kwitnących roślinach i uwaga, te rośliny, które wymienię w tym dzisiejszym odcinku, nie tylko nadają się do ogrodu, ale z powodzeniem możecie je również zaprosić do siebie na balkony, na tarasy i uprawiać po prostu w pojemnikach, w dużych donicach.